Krystyna Repelewska, dowołana do reprezentacji Polski tutaj do Danii na Mistrzostwa Świata. Powiedz szybko, jak dowiedziałaś się o tym, że przyjeżdżasz tutaj, dostałaś telefon od trenera? Tak, Kim Rasmus zadzwonił mi wczoraj bezpośrednio, około 15:00, po prostu powiedział, że Gosia Stasiek akurat jest kontuzjowana i że decyzją sztabu szkoleniowego jestem dowołana. No tutaj Dania przywitała nas niezbyt przyjazną pogodą. W Polsce chyba tak nie wieje jak tutaj. Nie wiem, wczoraj w Warszawie wieczorem późno mocno lało i było dość zimno, około 4 stopni tylko. W Lublinie natomiast było troszkę cieplej, ale tu na pewno jest bardziej wiecznie. Dzisiaj jest akurat dzień wolnego, to chyba dobrze. Będziesz mogła potrenować wspólnie z koleżankami, a już jutro bardzo ciężki mecz przeciw Holandii. Cieszę się, że mam okazję z dziewczynami mieć wspólny trening, bo to jest dosyć istotna rzecz. Przy dowołaniu są, można dopracować małe, drobne szczegóły, jak również posłuchać ustawień taktycznych. Mecz z Holandią, mam nadzieję, że będzie to mecz dobry w naszym wykonaniu. Holenderki dobrze się zareprezentowały w meczu ze Szwecją, gdzie na początku wygrywały aż piątką, a dopiero Szwedki goniły wynik i ten mecz zremisowały. Też podkreślę to, że pomimo wszystkich tych wydarzeń, też organizmy większości zawodniczek już zmęczone i przebieg meczu może być różny. I ostatnie pytanie, czy miałaś okazję oglądać te dotychczasowe mecze Polek na turnieju w telewizji? Widziałaś te spotkania? Tak, wczoraj akurat w połowie drugiej połowy musiałam uciekać na pociąg do Warszawy, ale tuż bezpośrednio po zakończeniu meczu dostałam telefon, że wygrałyśmy dwójką i się bardzo niezmiernie cieszyłam. Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia. Dzięki. Dziękuję bardzo.